Rozdział siódmy. Miłość. I znowu porwałem się do protestów i wyjaśnień. Musiałem działać. Nie mogłem dopuścić, żeby miał na zawsze utrwalić się stan, w którym mnie pozostawiono. Wszelka zwłoka groziła utrwaleniem stanu. Siedząc na krzesełku sztywno, nie zabierałem się do układania i porządkowania moich rzeczy, które z rozkazu Pimki przyniosła służąca. Teraz myślałem, teraz jedyna sposobność sprostowania wyjaśnienia i porozumienia. Pimki nie ma. Młodziakowa wyszła. Ona jest sama. Nie tracić czasu. Czas obciąża i usztywnia. Teraz, zaraz. Iść, wyjaśnić. Pokazać się jej we właściwej postaci. Jutro już będzie za późno. Pokazać się. Pokazać się. Jakże gwałtownie chciałem się pokazać. Jaka żądza mnie chwyciła pokazania. Ba, lecz pokazać się jakim? Dorosłym i trzydziestoletnim? Nie, nie, nie. Przenigdy. O, w tej chwili nie pragnąłem wcale wydostać się z młodości, przyznać się do trzydziestaka. Świat mój się zawalił. Już nie widziałem świata poza cudnym światem nowoczesnej pensjonarki. Sport, gibkość, hardość, łydki, nogi, dzikość, dancing, statek, kajak. To była nowa kolumna mej rzeczywistości. Nie, nie. Nowoczesnym chciałem się ukazać. Duch, syfon, miętus, pimko, pojedynek. Wszystko, co dotychczas było, zepchnięte zostało na margines. I myślałem tylko, co myśli o mnie pensjonarka. Czy uwierzyła Pimce, jakobym był pozer i nienowoczesny? I jedynym mym problemem było teraz zaraz wyjść, ukazać się jej nowoczesnym, naturalnym, żeby zrozumiała, iż Pimko mnie załgał, a w rzeczywistości jestem inny i taki jak ona, rówieśnik wiekiem i epoką, pokumany łydką. Ukazać się, ale pod jakim pozorem? Jakże jej wyjaśnić, kiedy nie znałem jej prawie wcale i towarzysko była mi obca, choć już dysponowała mną w sobie? Dostęp do niej był mi niesłychanie trudny w głębszych pokładach bytu, gdy chodziło o mnie samego. Miałem dostęp do niej wyłącznie w błahych drobiazgach, co najwyżej mogłem zastukać i spytać, o której podają kolację. Kopnięcie, które mi wymierzyła, wcale nie ułatwiało zadania. Był to bowiem kopniak nawiasowy, wymierzony nogą bez udziału twarzy, a mnie właśnie brakowało odpowiedniej twarzy. Siedziałem na krześle niczym zwierzę w klatce, koń pędzony na lince, batem trzymany na dystansie i tarłem ręce. Jak, pod jakim pozorem zabrać się do Młodziakówny i do siebie? Wtem zadźwięczał dzwonek telefonu i usłyszałem kroki pensjonarki. Wstałem, ostrożnie uchyliłem drzwi do holu i rozejrzałem się. Nikogo nie było, mieszkanie stało pustką. Zmierzch nadciągał, a ona umawiała się przez telefon z przyjaciółką na siódmą do cukierni, z nią, z Polkiem i z Baby. Miały one swoje przezwiska, nazwy, wyrażenia. Przyjdziesz, punkt, na pewno, tak, nie, dobrze, boli mnie noga, ścięgno naderwane, idiota, fotka, przyjdź, przyjdziesz, przyjdę, heca, na mur. Słowa te, mówione przez jedną nowoczesną, drugiej nowoczesnej półgłosem w tubę aparatu, gdy nikogo przy tym nie było, poruszyły mnie bardzo. Własny język, pomyślałem, własny nowoczesny język. I wtedy wydało mi się, że dziewczyna, mając usta zajęte rozmową, a swobodne oczy i będąc unieruchomiona aparatem, staje się bardziej dostępna i podatna moim zamierzeniom. Mogłem ukazać jej bez żadnych wyjaśnień, objawić się bez komentarzy. Prędko poprawiłem krawat i kołnierzyk. Włosy przylizałem, żeby rozdziałek był dobrze widoczny, gdyż wiedziałem, że ta linia równa na głowie nie jest pozbawiona w danych okolicznościach znaczenia. Linia, nie wiedzieć czemu, była nowoczesna. Przechodząc przez jadalne, wziąłem ze stołu wykałaczkę i ukazałem się. Telefon był w przedpokoju. Wyłoniłem się na progu drzwi jak najobojętniej, stanąłem, opierając się ramieniem o framugę, podałem się z cicha całym sobą, a w zębach gryzłem wykałaczkę. Wykałaczka była nowoczesna. Nie myślcie, że łatwo przyszło stanąć tak z wykałaczką i udawać swobodę, gdy wszystko jest jeszcze sparaliżowane, być agresywnym, gdy się śmiertelnie biernym pozostaje. Młodziakówna tymczasem mówiła do przyjaciółki. Nie, niekoniecznie. Psiakość, dobrze. Chodź z nią, nie chodź z nim. Fotka, heca, przepraszam cię. Chwileczkę. Odłożyła słuchawkę i zapytała. Chce pan telefonować? A zapytała tonem towarzyskim, chłodnym, jakbym to nie ja był przez nią kopnięty. Odpowiedziałem, przeczącym ruchem głowy. Chciałem, by poznała, że stoję tu bez żadnych innych potem powodów jak tylko ja i ty, że mam prawo stanąć we drzwiach podczas Twojego telefonu jako towarzysz w nowoczesności i rówieśnik. Młodziakówno, pojmij, że między nami wyjaśnienia są zbyteczne. Po prostu mogę bez ceremonii przyłączyć się do ciebie. Ryzykowałem dużo, bo gdyby zażądała ode mnie wyjaśnień, nie umiałbym się wytłumaczyć i straszliwa sztuczność od razu by mnie zmusiła do odwrotu. Lecz jeśli przyjmie, jeśli zaakceptuje... Jeżeli zgodzi się w milczeniu, naturalność, o jakiej ledwie śmiałem marzyć. I już wtedy mógłbym naprawdę być z nią nowoczesny. Miętus. Mientus. Myślałem z trwogą, wspominając, jak Mientus wykrzywił się okropnie po pierwszych uśmiechach. Z kobietą, co prawda, było łatwiej. Inność ciała stwarzała lepszą możność. Ale młodziakówna ze słuchawką przy uchu, nie patrząc na mnie, rozmawiała jeszcze dość długo, a czas znowu zaczynał zagrażać mi ciężarem. Dobrze, punktualnie. Na pewno, kino. Pa. I zawiesiła słuchawka. Wstała i odeszła do swego pokoju. Wyjąłem wykałaczkę z ust, odszedłem do mego pokoju. A było tam krzesełko koło szafy pod ścianą z boku, nie do siadania, a do składania rzeczy na noc. Na tym krzesełku usiadłem sztywno i zatarłem ręce. Pominęła mnie: drwić nawet nie chciała. Dobrze, ale skoro raz się zaczęło, nie można tego tak zostawić. Póki młodziakowej nie ma w domu, trzeba to rozstrzygnąć. Próbuj znowu, bo ona teraz po twym nieszczęśliwym wystąpieniu naprawdę i ostatecznie gotowa pomyśleć, żeś pozer. A w każdym razie poza twoja utwierdza się, wzmaga. Czemu usiadłeś tu z boku pod ścianą? Dlaczego zacierasz ręce? Wszak zacieranie rąk u siebie w pokoju na krześle jest przeciwieństwem wszelkiej nowoczesności, jest staromodne. O Boże! Ucichłem, nasłuchując, co dzieje się za ścianą. Młodziaków naruszała się, jak wszystkie dziewczyny ruszają się u siebie w swym pokoju. A ruszając się jednocześnie, na pewno utwierdzała się w swoich opiniach o mnie, jakobym był pozar. Być wypchniętym ze swego pokoju, musieć siedzieć, gdy ona tam sama wytwarza o tobie, straszne. Ale jak ją zahaczyć, jak zahaczyć ją znowu, co począć? Pretekstów nie miałem. A choćbym i miał preteksty, nie mogłem ich użyć, gdyż sprawa była zbyt wewnętrzna dla pretekstów. Tymczasem mrok zapadał i samotność. Owa kłamana samotność, gdy człowiek sam nie jest sam jednak, lecz w duchowym, bolesnym związku z drugim człowiekiem za ścianą. A przecież dość sam na to, żeby zacieranie rąk, kurcze palców i inne objawy były niedorzeczne. A zatem mrok i owa fałszywa samotność uderzały mi do głowy, oślepiały, odbierały do reszty poczucie jawy, w noc strącały. Jakże często noc w dzień nam się wdziera. Sam w tym pokoju na krzesełku w tej akcji byłem zbyt bezprzedmiotowy, nie mogłem tu dłużej wysiedzieć. Procesy, które przeżywane razem, wespół z kimś i jawnie są niegroźne, stają się nie do zniesienia bez partnera. Samotność jest wypychająca, więc po dłuższej męce znowu otworzyłem drzwi. Ukazałem się na progu, z samotności trochę na oślep jak nie topesz. Stanąwszy, spostrzegłem, że znowu nie wiem, jak mam ją zahaczyć i niby jak się dobrać do niej. Była wciąż najściślej odgraniczona i zamknięta. Piekielna rzecz ten, wyrazisty i sprecyzowany kontur formy ludzkiej. Ta chłodna linia wyodrębniająca. Forma. Pochylona, z nogą opartą o krzesełko, czyściła bucik miękką ściereczką zamszową. Było w tym coś klasycznego i wydało mi się, że dziewczynie nie tyle idzie o polor bucika, ile raczej o to, by łydką i nogą doskonalić typ swój w tajemnicy i utrzymać się w dobrym stylu nowoczesnym. To mi dodało odwagi. Sądziłem, że nowoczesna przyłapana z nogą powinna okazać się łaskawsza, mniej formalistyczna. Podszedłem do niej i stanąłem blisko w odległości jednego do dwóch kroków. W milczeniu zaproponowałem siebie, nie patrząc ze wzrokiem cofniętym. Pamiętam do dziś doskonale, jak podchodzę, jak stoję o krok od niej na samej granicy przestrzennego okręgu, w którym ona się zaczyna, jak cofam wszystkie zmysły, żeby móc podejść jak najbliżej, i czekam. Po co? Po to, żeby się nie zdziwiła wcale. Tym razem bez wykałaczki bez żadnej szczególnej postawy. Niech przyjmie, albo niech odrzuci. Starałem się być zupełnie bierny, neutralny. Zdjęła nogę z krzesła i wyprostowała się. Pan ma do mnie interes? Zapytała niepewnie, z ukosa, jak człowiek, do którego inny człowiek podchodzi bez powodu zbyt blisko. A gdy się wyprostowała, napięcie między nami jeszcze się zwiększyło. Czułem, że wolałaby się odsunąć, ale ponieważ stałem zbyt blisko, nie mogła. Czy miałem do niej interes? Nie, odpowiedziałem cicho. Ręce opuściła po bokach, spojrzała spod oka. Pan pozuje? rzekła obronnie na wszelki wypadek. Nie, szepnąłem natrętnie. Nie. Stolik był obok mnie, dalej kaloryfer. Na stoliku szczotka i scyzorek. Zmierzch narastał, światło pośrednie pomiędzy nocą a dniem zacierało po granice i groźną linię demarkacyjną. W welonem mroku byłem szczery, najszczerszy jak mogłem, chętny do pensjonarki, gotów. Nie udawałem. Gdyby przyjęła, że teraz nie udaję, udaniem byłaby poprzednia sztuczność moja w obecności pimki. Dlaczego myślałem, że dziewczynie nie wolno odrzucić oferty mężczyzny, który domaga się przyjęcia? Czy przypuszczałem, że pensjonarka ulegnie w ciemnościach pokusie uczynienia ze mnie kogoś dogodnego? Dlaczego nie miałaby wybrać mnie przychylnym i dogodnym? Wszak wolała chyba mieć w domu kolegę Amerykanina, niż staroświeckiego, skisłego i urażonego udawacza. Czyż nie zagra na mnie o zmroku swej melodii, jeżeli przychodzę i jeżeli przedstawiam się? Zagraj. Zagraj melodię swoją na mnie, tę melodię nowoczesną, którą wszyscy nucą w kawiarniach, na plażach i w dancingach. Melodię czystą wszechświatowej młodzieży w tenisowych spodniach. Zanuć na mnie nowoczesność tenisowych spodni. Nie chcesz? Młodziakówna, zaskoczona mną przy sobie, usiadła na stole, rękami opierając się o kant z pewnym fizycznym humorkiem. Twarz jej wyłoniła się z mroku, niezdecydowana pomiędzy zdziwieniem a rozbawieniem i zdawało mi się, że siada jakby do zagrania. Tak Amerykanki siadają na brzegu łodzi. I w samym już fakcie, że usiadła, było coś, od czego zbiegło mnie gorąco. Przynajmniej była w tym milcząca zgoda na przedłużenie sytuacji. Wyglądało, jakby się ulokowała na dłużej do zużytkowania i z biciem serca zauważyłem, że puszcza w ruch niektóre ze swych wdzięków. Lekko przechliła główkę, niecierpliwie poruszyła nóżką, wydała usteczka kapryśnie, a jednocześnie duże jej oczy nowoczesnej obróciły się ostrożnie w bok w stronę jadalni, czy służącej przypadkiem tam nie ma. Bo cóż by powiedziała służąca, gdyby nas ujrzała, nieznających się prawie tutaj w tak dziwnym układzie? Czy posądziłaby nas o zbytnią sztuczność, czy też o nadmierną naturalność? Lecz to ryzyko właśnie podoba się dziewczynom, tym dziewczętom mroku, które tylko w mroku mogą pokazać, co umieją. Czułem, że zdobyłem pensjonarkę dziką naturalnością sztuczności. Wsadziłem ręce w kieszenie od marynarki, wytężony naprzeciw niej, łowiąc każde tchnienie, towarzyszyłem jej cicho, lecz żarliwie z całej siły. Sympatyczny, znowu sympatyczny. Tym razem czas okazywał się dla mnie przychylny. Każda sekunda, pogłębiając sztuczność, pogłębiała jednocześnie naturalność. Oczekiwałem, że nagle powie coś do mnie, jakbyśmy się znali od wieków, o nodze, że noga ją boli, bo ścięgno nadarwała. Noga mnie boli, bo ścięgno sobie nadrywałam. Ty pijesz whisky, Anabeli? I już miała to powiedzieć, już poruszyła wargami, gdy wtem powiedziało jej się zupełnie coś innego. Mimowolnie w sposób oficjalny zapytała, czym mogę służyć? Cofnąłem się o krok. A ona połechana tym powiedzeniem, nie tracąc wszakże nic z fasonu i sznytu młodej dziewczyny nowoczesnej, siedzącej na stole z nogami bujającymi, owszem, zyskując więcej jeszcze fasonu, powtórzyła z naciskiem i z formalnym zimnym zainteresowaniem. Czym mogę służyć? a ponieważ uczuła, że te słowa niczego jej nie ujmują w zakresie własnym, a wprost przeciwnie, darzył ją ostrością, trzeźwością, a sentymentalną, że to jej dobrze robi na typ, więc ponownie, patrząc jak na wariata, zapytała. Czym mogę służyć? Odwróciłem się i odszedłem, ale plecy moje, oddalając się jeszcze bardziej, je podnieciły, gdyż za drzwiami już posłyszałem Błazen. Odstrychnięty, odepchnięty, usiadłem na mym krzesełku pod ścianą, zjajany. Skończone, szepnąłem. Popsuła. Dlaczego popsuła? Co się ugryzło, wolała się przejechać po mnie niż jechać razem ze mną. Krzesełko moje tu pod ścianą witaj mi. Ale trzeba wreszcie rozpakować rzeczy, walizka stoi na środku pokoju, ręczników nie ma. Usiadłem skromnie na krzesełku i po ciemku prawie zacząłem układać bieliznę w szufladach. Trzeba poukładać, jutro trzeba pójść do szkoły. Jednakże nie zapalałem światła, zaiste dla mnie nie warto. Jakże ubogo mi było, jak biednie. Ale dobrze, byleby tylko można nie ruszać się więcej. Usiąść, siedzieć. I nie pragnąć nic, do końca nic. Lecz po paru minutach siedzenia stało się oczywiste, że w moim wyczerpaniu i niedostatku znów muszę być aktywny. Czy nie ma spoczynku? Teraz musiałem po raz trzeci iść do jej pokoju i pokazać się jej jako błazen, ażeby wiedziała, że wszystko poprzednie było z mojej strony umyślnym błazeństwem i że to ja z niej zakpiłem, nie ona zakpiła ze mnie. Tu perdu of l'honneur, jak powiedział Franciszek I. Więc pomimo ubóstwa i zmęczenia wstałem i znowu zacząłem przygotowywać się do wejścia. Przygotowania trwały dość długo. Wreszcie uchyliłem drzwi i naprzód głowę wprowadziłem do pokoju. Oślepiająca jasność zapaliła lampę. Zamknąłem oczy. Doszła mnie zniecierpliwiona uwaga. Proszę nie wchodzić bez pukania. Odpowiedziałem z zamkniętymi oczyma, poruszając głową w szparze. Sługa i podnóżek. Otworzyła drzwi i na dobre wszedłem posuwiście do O, ta posuwistość nędzarza. Postanowiłem doprowadzić ją do złości w myśl starej maksymy, że złość piękności szkodzi. Przypuszczałem, że zdenerwuje się, a ja, zachowując spokój pod maską błazeńską, zdołam osiągnąć przewagę. Krzyknęła: Pan jest źle wychowany! Zdumiałem się tymi słowami w nowoczesnych ustach, tym bardziej, że zabrzmiało je tak autentycznie, jakby dobre wychowanie było ostateczną instancją rozwydrzonych powojennych pensjonarek. Nowoczesne mistrzowsko umieją żonglować na przemian złym i dobrym wychowaniem. Poczułem się hamem. Za późno było się cofać. Świat istnieje tylko dzięki temu, że zawsze za późno się cofać. Odparłem z ukłonem. Podnóżek wielce szanownej pani. Wstała i skierowała się ku drzwiom. Fatalność, jeżeli wyjdzie, pozostawiając mnie z chamstwem, przepadło. Rzuciłem się naprzód, zastąpiłem drogę, stanęła. Czego pan chce? Niepokój pojawił się w niej. A ja, zniewolony konsekwencją mego ruchu i, ponieważ nie mogłem już się wycofać, zacząłem iść na nią. A ja na nią wariat, błazen pozer, mał pana pannę, barokowy szkolarz i kawalarz z tępą arogancją. Ona cofa się za stół, a ja na nią posuwiście, z małpowaniem, palcem wytykam kierunek i ku niej sunę jak pijak, cham złośliwy jak bandyta. Ona pod ścianę, ja za nią. Lecz przekleństwo, następując na nią koszmarnie i poczwarnie, wyłupiasto, widzę jednocześnie wobec wariata nie traci nic ze swojej krasy. Gdy ja staje się nieludzki, ona pod ścianą, drobna, pochylona, blada, z rękami opuszczonymi, zgiętymi lekko w łokciu, zdyszana jakby rzucona przeze mnie o ścianę, z rozszerzonymi źrenicami i szalenie cicha, napięta niebezpieczeństwem, wroga, jest prześliczna, jak skina, nowoczesna, poetyczna, artystyczna, a strach, zamiast oszpecać, zdobi ją. Jeszcze chwila. Zbliżałem się do niej i siłą rzeczy musiały nastąpić nowe rozstrzygnięcia. Przemknęło mi przez myśl, że koniec, że muszę ręką złapać ją za tej twarzyczkę. Zakochany byłem, zakochany, gdy wtem wrzask rozległ się w przedpokoju, a to Miętus zaatakował służącą. Nie dosłyszeliśmy dzwonka. Przyszedł do mnie w odwiedziny na nowe mieszkanie, a znalazłszy się sam na sam ze sługą w przedpokoju, chciał dopuścić się na niej gwałtu. Albowiem, Miętus po pojedynku z Syfonem nie mógł już wyzbyć się swoich min straszliwych i popadł w taką więź piekielną, że w ogóle nie mógł inaczej jak potwornie. Ujrzawszy służącą, nie omieszkał być wobec niej najbardziej ordynarny i brutalny jak tylko mógł. Służąca podniosła wrzask. Miętus dał jej kopniaka w brzuch i wszedł do pokoju z półbutelką czystej, monopolowej pod pachą. A, tu jesteś, wrzasnął. Servus Józek, kolega. Wizytę składam, przyniosłem wudzi i serdelków. Ho, 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 ale masz gębę. Nic, nic, moja nie lepsza. Niech gęba gębie daje w gębę. To nasz los, to nasz los. Daj gębą swą komu po zębach lub powieś się na dębie. Co to za syfon tak się urządził? To flance pod ścianą? Moje uszanowanie. Zakochałem się, miętus, zakochałem się. Miętus odrzekł z mądrością pijaka. A to dlaczego masz gębę? Sztama Juzio, No ale ukochana gęby ci wlepiła. Żebyś wiedział, jak wyglądasz. Nic to, nic to. Moja także nie zgorsza. Sztama. Chodź, chodź. Co tam będziesz piętę sobie zawracał? Zaprowadź mnie do swych apartamentów, przynieś chleba do serdelków. Mam butelczynę na zgryzoty, co tam się frasować? Józio, kolega, napijmy się, rajcować będziemy, gębować na wszystko, co popadnie. Ulgę sobie zrobimy. Już trzecią dzisiaj trąbię monopolkę. Ulgę sobie zrobimy. Uszanowanie szanownej, bonjour, au revoir, moje uszanowanie, alo, alo. Jeszcze raz zwróciłem się do nowoczesnej. Chciałem coś powiedzieć, wytłumaczyć, powiedzieć jakieś jedno jedyne słowo, które by mnie uratowało. Lecz słowa tego nie było. A miętus złapał mnie pod ramię i zataczając się, ruszyliśmy do mego pokoju, pijani nie alkoholem, ale gębami naszymi. Rozpłakałem się i opowiedziałem mu wszystko o pensjonarce, niczego nie pomijając. Wysłuchał mnie dobrotliwie jak ojciec i zaśpiewał: Hej, gęba nadębi jak zięba. Pij, popijaj, czemu nie pijesz? Golnij trochę, daj buzi, butelczynie, daj gęby, butelczynie. Twarz miał ciągle straszną, przeraźliwie ordynarną i trywialną i żarł serdela w zatłuszczonym papierze, wsadzając w otwór gębowy. Miętus, ja chcę się wyzwolić, wyzwolić się z niej, krzyknąłem. Wyzwolić się z gęby? Zapytał. Psia krótka. Wyzwolić z pensjonarki! Miętus, przecież ja mam trzydzieści lat! Jak jeden dzień, trzydzieści lat! Przyjrzał mi się ze zdziwieniem, w słowach moich musiał być szczery ból, ale zaraz parsknął śmiechem. Cenie nie, i trzydzieści lat! Zgłupiał bubek z byka spadu, frajer pumpka i użył innych wyrażeń, których nie powtórzę. Trzydzieści lat! Te, wiesz co? Pociągnął z butli i splunął. Ja znam skąd siść tę twoją magnifikę, znam ją z widzenia, za nią chodzi kopyrda. Kto chodzi za nią? Kopyrda, ten z naszej klasy. Spodobała mu się, bo on także taki nowoczesny. Ba, jeśli ona naprawdę nowoczesna, nic tu nie zdziałasz, cholera. Nowoczesna tylko z nowoczesnymi się zadaje, tylko z takimi jak sama. Ba, ba, jeśli nowoczesna wlepiła ci gębę, to się nie wykaraskasz tak łatwo. To gorzej niż syfon. Nic to, bracie, każdy ma doczepiony jakiś ideał do swojej osoby. Jak klocek na popielec, pi, pij, popijaj. Myślisz, że ja się wyzwoliłem? Zrobiłem z gęby ścierkę, a parobek ciągle mi doskwiera. Przecież zgwałciłeś syfona. Co z tego? Zgwałciłem, ale gęba pozostała. Patrzaj, zdziwił się. A to z nas para. Ja z parobkiem, a ty z pensjonarką. gultę wódkę! Hej, parobek. Rozmarzył się nagle. Hej, parobek. Józiu, żeby uciec do parobka. Na łąki, na pola. Uciec, zwiać. Mamrotał. Do parobka, do parobka. Ale mnie jego parobek wcale nie obchodził. Tylko nowoczesna. Zazdrość mnie złapała o kopyrdę. Ach, więc kopyrda chodził za nią. Jeśli jednak za nią, a nie z nią, to by znaczyło, że nie znają się. Nie śmiałem się pytać i tak siedzieliśmy z gębami, dwutorowo każdy oddany własnym myślom, pociągając z flaszy co pewien czas. Miętus podniósł się chwiejnie. Muszę już iść, nadmienił półgębkiem. Jeszcze stara przyjdzie. Wyjdę przez kuchnię, mruknął. Zajrzę jeszcze do służącej. Służącą masz niczego, wcale, wcale. Wprawdzie to nie parobek, ale zawsze z ludu. Może brata ma parobka. Ech, bracie, parobek, parobek. Wyszedł, a ja zostałem z pensjonarką. Światło księżycowe barwiło bladawe drobne pyłki, które w ogromnych ilościach bojały w powietrzu tam i sam.